Możemy, możemy. Pokażę ci to... miejscówkę, gdzie, gdzie można jeszcze tam, gdzie można powalczyć, zrobić się na rauga i uciekać. Nie no, nie, to nic ciekawego nie ma. A ile masz w ogóle teraz firearms i stamina? Już ci mówię. Firearms mam 176. O kurwa. Staminę mam 72 i electronics mam 102. A po co ci electronics teraz, jak i tak z tych skilli prawie nie używasz? No, jak będę miał, wystarczy, że będę miał 105 electronics i na tym legendarnym Caduceusie wszystkie skille odblokowane. Ten. Staminy masz strasznie mało. No mało. Ja mam firearm 128, staminę 178. Nagram to na YouTube, a będziemy mieć jeszcze jeden filmik z bety. Mhm. Tak, pokażę ci, gdzie jest ta miejscówka. Zaznaczyłem sobie. Musimy do tego extraction pointu na górce, na bloku się udać. Wiedziałeś, że szybciej się biega z granatem w ręku? Czekaj, równo wystarczy. Co ty? No, biegnij. Wziąłem granat. Ty, szybciej się biegnie, bo też z granatem mam. Masakra. Tutaj da się przejść? Nie, nie. To będzie filmik z Tips and Tricks. Pobiegałem trochę solo, no ale ciężko jest solo, no leją cię jak chcą wystarczyć. Ciężko, no mówię ci, ale prawie mi się udało wysolować na hardzie szpital. Zabili mnie na tej ostatniej fazie, gdzie jest boss. Ładnie. A, z granatem nie można przeskakiwać przeszkód, musisz zabronić, zmienić na broń powrotu. NPC są. Zajebiście się strzela, podoba mi się to strzelanie z tych przeszkód, za przeszkód. No. Niego dwie niebieskie nam wylecą. No i dobra. Położył mnie ostatnim strzałem. Tak? O. To co, bierzesz na premierę, czy po? Kurwa, nie wiem, zastanawiam się cały czas. Tyle mi rzeczy kurwa w tej grze jakoś cały czas biegnie. Ale też i tyle jest fajnych. No właśnie. A my już jesteśmy w takim wieku, że każda gra nas wkurwia. No. XCOM mnie chyba nie będzie tylko wkurwiać. Widziałeś pierwsze recenzje? XCOMu? No bardzo wysokie. No kurwa, tak to jest. No tak myślałem. Tak, ja wiedziałem, że tak będzie. No. No, jeden nie mogę... na rogu, niedaleko nas, możemy go utłuc. O, możemy go utłuc. O ile wcześniej go nie dorwę. Jak ktoś zostaje rogiem, to po prostu czasem po 10 na raz się rzucają na biednego. Dobra. Tam dwóch na dachu kampuje. Ach nie, on już widzisz, uciekł do tej czerwonej strefy. Coraz więcej osób o tym wie. O, zaraz, to jest dobra miejscówka na zabijanie. Tak, tylko że nie wiem czy wiesz, tą miejscówkę można obejść czerwoną strefą przechodząc koło domków i z tyłu.
jesteś czerwony i chcesz, wiesz, się czuć bezpiecznie, to wpuszczasz się tu do tej czerwonej strefy i lądujesz w tej chaosie po 10 sekundach. O. Możemy spróbować ich ubić, ci powiem. Trzech jest, bijemy? Bijemy. O, czekaj, czekaj, ale ustawię sobie najpierw granat. No, tu jeden już obok nas. No, oni nie poszukają na nas. No dobra, walimy. Bijemy. Kurwa, padłem, nie wiem od czego. Nie zdążyłem cię ten. Chyba granatem dostaliśmy szybko. Niebieski lód mi wypadł. Ach, no, jak tego jest tyle, że wiesz. Tylko wiesz, co mi się nie podoba? Nie mam nie ma całkowitej kontroli nad myszą. Czuję się, jakbyś nie kontrolował do końca postaci, bo tak... No nie, ma takie dziwne ruchy. Wiesz, no, dziwne ruchy tak, takie tak, ma. Tak, tak, tak. Szczególnie właśnie za zasłonami. Mogliby to zmienić. Warning. Vision. This action will mark you as rogue. Confirmed. A gdzie jest inny, gdzie koleżowi udało się dobiec do checkpointu w czerwonej strefie i tam było to jedno legendarne Uzi? Nie widziałem. Jest, też udało. Ja nie wiem, jak on to zrobił, bo ja próbowałem z 5 razy. Czekaj, jak ja coś oznaczę na mapie, nie, to ty nie widzisz tego. Nie. Czekaj, dam ci tego. To jest checkpoint. Na lewo od nas, do samego końca byś musiał iść. Widzisz? Dałem ci szefa, możesz oznaczać. Widzisz na mapie, jak oznaczyłem? Checkpoint widzę. To zobacz, otwórz mapę i zobacz, gdzie on jest. A, jest poza tym. Tak, ale tam właśnie z granatem da się dobiec, tylko nie wiem, jak on to zrobił. To po prostu, wiesz, ułamki sekund na samym końcu zdecydują. To chodź, spróbuję, zobaczymy. Wątpię, że nam się udało. No ale dobra. Pamiętaj tylko, żeby przed samym końcem, wiesz, zmienić granat, bo nie wejdziesz też do checkpointu. O, znowu następni są na tym. Chodź, ich zajdziemy od tyłu. Pokażę ci, gdzie. Bo oni się będą bronić. Idziesz ze mną? Idę, idę. Tu może być trochę ciężko, jak nie biegłeś tędy, bo to też po tych różowych będziemy, po czerwonej strefie będziemy biegli. Nieźle mapkę już wyczaiłeś. No, nawigałem się. Weź granat. Czekaj. No. Wychodzimy za półki i od razu w lewo. I na pierwszy balkon wchodzimy. To powinno nam zostać jakieś 2 sekundy, sekunda. Widzisz mnie? Tak. I tutaj do drzwi. Zresetuje się licznik. Teraz następny balkon. Weź broń zamiast granatu i tutaj zobacz, obok jest lina już. Linka, no. No, i jesteśmy na ich tyłach. Tak nas nie zauważą, to może ich... Już ich nie ma. Ubili, kurwa. Luz. Parę razy udało mi się tu dwóch zaskoczyć, zabiłem ostatnio dwóch naraz. Co właśnie ten koleś pokazywał na filmiku, jak ich... No. Udało ci się w końcu kupić tą legendarną broń? Tak, karabin mam. To co, próbujemy do tamtego... No. O, mamy tu NPC. Oni są dosyć trudni. Wiem, to są ci palący. Tak. Lejemy ich już? Tak. Nie wiem, czy nie za daleko się wypuściłeś tam. Ja
Jak zacząć wyjścia tłuką. No właśnie. O, jakiś element stroju. Granat tam poszedł. Dobra, chyba został tylko jeden. O, niebiesko. Parę niebieskich poleciało. Solo ostatnio chyba ze 3 razy mnie zabili, zanim wypłukłem całą grupę. Nie, ci tutaj to chyba najtrudniejsi w całym Dark Zone. No dobra, zobacz. Aha, zaraz. Granat w dłoń i od razu w lewo biegniemy. Czekaj, nie uczę się. Pamiętaj, żeby przed samym końcem włączyć broń, bo nie wejdziemy przez drzwi. Powiedz mi, gdzie jest sam koniec. Ty mnie widzisz jak będziemy biec. Tak, widzisz mnie w czerwonej strefie, jak biegnę? No widzę, tak. No to biegnij za mną, od razu w lewo za chwilę. No i chuj, cofnęło mnie. Ja nie wiem, czy możliwe, że oni to naprawili, wiesz? Bardzo, no. Dwa dni temu wypłynęło, bo teraz mi została jeszcze z dobra sekunda, a nie cofnęło. Naprawili. No, możliwe, że na bieżąco takie rzeczy naprawiają. A tam było właśnie legendarne Uzi, które nie ma nawet jeszcze nazwy, wiesz, było tylko opisane jakieś legendarne. Jesteś? Cię zrywało. Byłem. Ty, czekaj. Ty Uzi dużo lepszy od mojego. No, jak masz kasę, to sobie zamień, bo on jest też on losowo. Co ileś tam godzin się zmienia. Ja polowałem na niego parę dni. Ja akurat teraz się wyprzedzałem w kasę. Ja mam mój ma w tej chwili 5555 DPS-u. A jaki masz damage na samej broni, jak wejdziesz w ekwipunek? 633, tak? No, damage obok Ranged per Minute. Obok RPM i mag, tak? Tak. 633. No to ja mam tylko 570. Kurwa, akurat. No dobra, w sumie i tak się jutro ta beta kończy. No. Jutro o której? O 13 się kończy? Tak. No jeszcze może jutro przycisnę. Od jutra 3 nocki znowu. No. A później Monkey Shoulder przychodzi i premiera XCOM-u. No tak, bo to już piątek. No. Dobra, chodź, spróbujemy może te niebieskie nasze ekspertować. O, to jest najlepsze miejsce właśnie do zabijania, tak jak ci mówiłem, żeby uciekać do czerwonej strefy po zabiciu playera, bo tutaj stoisz tylko na tym rozwidleniu, jak ktoś idzie do safe house'u. Od razu go tłuczesz i uciekasz tam w prawo. I tam za chwilę, tu gdzie ja biegnę. I to za chwilę już czerwony jest ten. Ta strefa czerwona i z powrotem się reaktywujesz w safe house'ie. Nie ma sensu, żeby to naprawiali, bo wiesz, w końcowej wersji tego nie będzie na pewno. Myślałem, że o dziwo myślałem, że więcej cheaterów spotkam. Ja też. Możliwe, że naprawdę na bieżąco to sprawdzają i naprawiają. No nie wiem. No wiesz, to jest błąd silnika, to jest poważna sprawa, ale możliwe, że mają coś na to. Możliwe, że wiedzieli o tym. Jak to wypłynęło, to wiesz, zaraz się zrobi cały wysyp.
Tu jakoś tylko to cisza. Agent, I am inbound on your position. Taka? Przypadek posłałem temu kolesiowi parę kulek. No ale, no, to tam do 20% można. I później jesteś rogiem. Ale też na forach ludzie pisali, że niepotrzebnie na czerwono się jego życie podświetla. No nie, nie, bo to myli. Mylisz go z rogiem. No tak. Powinno być na przykład, nie wiem, na żółto albo na jakiś inny kolor. Coś w tym deseń. No zobaczymy w pełnej wersji, ile oni wysłuchają tych, bo ja sam im napisałem, wiesz, założyłem topik na tym forum bety i im napisałem. To nikogo tu nie ma? Nie ma, opuściłem stan. Nabiegałem się dużo w tych checkpointach, dużo wiesz, biegałem się teraz dookoła mapy, żeby znaleźć sobie jakieś dobre fioletowe te przedmioty. Także już tą część bety to naprawdę na pamięć znam tą mapę. No ja kasy nie mam, bo też bym się ubrał jeszcze na fioletowo. Ile większa będzie? Jeszcze dwa razy większa, ze trzy razy większa. Ale co końcowa wersja? Dark Zone. Ty! Co? No bo koleś do mnie strzelił. Ale no przez przypadek, nie oznaczył. Wiesz... Dark Zone ma być dwa udostępnieni, a sześć ma być w początkowej. Tak patrzę po mapie, że ona jakieś tak wielkością to pozostałe pięć jest wielkości tego jednego. Chyba, że to zmienią jeszcze. No tak, ale tu mają być o wiele trudniejsi przeciwnicy niż w zwykłym, no, nie? No tak. Wiesz, oni często tak strzelają i prowokują cię, żebyś ty został rogiem. Bo no tak, tak. Parę razy też się dałem złapać. Dobra, ja będę musiał chyba zmykać już powoli. Nie wiem, czy ty będziesz biegał jeszcze dzisiaj solo? Co tak? Zabili mnie. Uważaj, bo jeszcze jeden jest. On uciekł tam na górę. Rogue agent neutralized. Tam są rogi. Kurde. Ja wiem, ale wiesz co tu... No wiem. No, wiem. Nie ma sensu nie będę na nich ten, ta. Ale spróbuję im tam Nade'a posłać. I mnie zdążyli zabić. O, jeszcze granatem poprawili. Nawet nie mogłem się podnieść. Ale no, nie mogę się doczekać premiery tej gry w sumie. Ja bym się bujnął do tej szałki, bo dzięki temu, że zabiłem tego roga, chyba uzbierałem na tego lepszego Kareceusa. Jeszcze akurat podbiegnę do safe house'u i tam zakończę dzisiaj. Czekaj, ty jesteś? Już jesteś. Nie ma tu jakich podgryźć, no na jakim... Znaczy wiesz, no siedzieliśmy tu nieraz, to wiadomo. No. Patrzę właśnie, zostały mi... No jedna niebieska broń, ale fajna jest, ten karabinek. I maska i nakolenniki. O kurwa, zabił mnie jeden. Uda ci mnie podnieść? Dobili cię? Nie, podnosi mnie koleś, dobra, nie wiem. Zajebiście. No fuck, prawie na idem ich trafiłem. Nie zdążyłem.
O, trafiłem. Jak on mnie widzi, a ja go nie? Może ma lunetę lepszą. Warning. Readings indicate this area is contaminated. Się władowałeś tam? Dobra, jak chcesz to tu posieć chwilę, ja biegnę szybko do Darkzone. Polecę z tobą. Now leaving the contaminated area. Za samo zabicie tego jednego rogu dostałem z jakiejś 500 kasy. Akurat na, ten, na tą broń. Dobrze, przynajmniej przy pełnej wersji będziemy już wiedzieli, jak się budować. No. A Wezu w ogóle długo grał w... W beta? Tego nie widziałem. Nie no, na feedzie, na feeda koncie pograł. Aha. Bo... No pograł, podoba mu się. Ale nie wbił maksymalnych leveli, czy wbił? Znaczy feedu tam chyba miał jakieś aha, wyższe. Aha. Coś biegaliście dzisiaj w Diablo? Tak, skrzynki, bontisy. No, mamy następnych rogów. No. Ale oni są właśnie tu, gdzie ci mówiłem, oni uciekną z powrotem do tej czerwonej. Możemy spróbować ich utłuc. Tak mocno. Czołgam się do ciebie. Dobra. Widzisz, że oni już tam są pod... Oni już teraz uciekną. Tam. Chociaż? Mamy ich? Mamy ich. A, bo ich kolej z drugiej, zobacz, znaczy z drugiej strony. Ja zostałem rogiem, kurwa. Patrzę, czemu on do mnie strzela. No, zostaliśmy. No. Uciekaj ze mną. Idzie się kiedyś zbierz, żeby cię nie złapali. A dlaczego zostaliśmy? Zabiłeś go jeszcze? A gdzie tu się schować? Gdziekolwiek, za samochodem biegnij przed siebie, na ślepo. Aha, rzeczywiście, bo cię teraz w ten pojawi, tak? Mhm. A. Widzisz? Musimy odczekać teraz do końca czasu. Tu nas nikt nie może zaatakować. O, teraz zakupy sobie zrobię. Ty za ile kasy mamy? 5,5 tysiąca już padło teraz. Za zabicie. No co ty? Znaczy mam łącznie 5,5, to zrobiłem 2,5. A, ja mam 572. To mi nie wpadło. Dziwne. A, bo ty zebrałeś po nich kasę, a ja nie. Za zabicie dostajemy, a nie za zebranie. Za zebranie też. O, dziwne. No to 2,5 tysiąca jakieś na nich zarobiłem. A mnie stać chyba jeszcze polatam, poszukam maski albo nakolenników gdzieś. Pobiegnij sobie wszystkie te checkpointy, wiesz, dookoła, może coś będzie leżało. No. Dobra, to ja na dzisiaj zmykam. No, to nara. To narka.